Zaczynasz kiedy? Od razu? Tak, od razu, tak. Tylko jakbyś mógł mi jakąś kamizelkę dać czy coś, to bym był wdzięczny, bo no, jakoś muszę przejść. A co mnie mówić, nie wiesz, rzeczy moje jakieś są, zostały czy co? No, czy... z tego co kojarzę, to wszystko jeszcze jest. A, to nie wiem, czy wszystko, ale powinno być. Aha, bo tak, no to dobra, no to... Już cię przemoczyło pierwszego dnia razu. No wiem, no wiem, wiem. Już widzę tam jakieś alu, kable, gdzie to na letkich śmieciach, rany boskie, tylko mi braknie. Bro, nie, na razie się tylko mi braknie i tutaj już od razu kocioł się robi. Wuśka jest piękna, ja cię kręcę, miała być moja, no. Ale jak to się mówi, trzymaj MK. Pokora, dziękuję serdecznie. Ale najważniejsze, że szefo jest tak dobry i cała ta rodzina, że mi dali jeszcze tą jedną ostatnią szansę. Widzę, ale się wyglądasz, ty. No wiem, no elegancko, kurna, normalnie. Widzę, że tutaj trzeba tutaj porobić porządek, jak ty przejmujesz. Ty w ogóle, właśnie, ty w ogóle widziałeś, co to było porobione? Nie wiem, no ty właśnie, czy nie? No, widziałeś to, że wszystko jest? Ale jaja, no tak, Bromka nie było parę miesięcy i się pozmieniało, no. I da wszystko na lepsze. Normalnie, jeszcze będziecie prosić, ty, tak sobie myślę, Bromek, to w sumie jak wróciłeś, to może z tej okazji jakiegoś browara. Nie, browara to ja mam nadpite, chłopie, już na jakieś 5 lat, także ja już nie. Jedno ale poczekaj, poczekaj, bo jedno to... mi się w tym stwierdzeniu spodobało, też wolę mocniejsze trunki, czekaj, to może nie browara, może się wniosę to, bo to zawsze dla szefa pieniążki trzeba wrzucić. A patrz, ja muszę wracać za chwilę. Brakło mnie tylko, dobra, poczekaj, ale chłopie, to są pieniądze dla szefa, no. Dlaczego to leży tu? Jak tu ładowarka podjedzie, to gdzie to weźmie? Na śmieci ale, pójdzie nie mam czasu, do... zobacz, jaki ruch jest. Tak, ciężarówki jeżdżą. Przecież będę musiał tutaj rewolucję zrobić, no. Mam nadzieję, że jakbyś pracował, ci będzie trochę łatwiej. Kabele tak samo, bo tak to pójdzie do drzewa albo po angielsku do łudu. I gdzie pójdzie? Do zniszczarki, a to zawsze pieniądze dla szefa. No to ty, wiem, że jesteś cały mokry. Zobacz może i zobacz w ogóle, czy te twoje ciuchy jeszcze są. A, no dobra. Przebierzę, a poczekaj mi ci, pokażę za chwilę co i jak. Dobrze, a rewolucję ci zrobię taką, że ci szczena opadnie. Bronek, ja na to bardzo liczę. No, proszę bardzo.